Vlogmas dzień 6. Dzień dobry z domowej, zimowej, świątecznej rzeczywistości. Nie szarej, słuchajcie, na pewno nie szarej. Tak jak wam wspominałam we wczorajszym vlogu, cieszymy się, że... O Jezu, pranie w tle, sorry. Tak jak wam wspominałam w poprzednim vlogu, cieszę się bardzo, że możemy być w domu. Cieszymy się oboje, że możemy tutaj przeżywać z wami tą świąteczną atmosferę. I tak jak mówiłam wam też w ostatnim, przed vlogu, samym vlogu, jest to dla nas szczególnie wyjątkowe z racji, że to pierwszy raz robimy to razem, więc ekstra. I wczoraj sobie tak jeszcze wieczorem, już po zakończeniu vlogmasa, leżeliśmy na kanapie i sobie tak pomyśleliśmy, fajnie też, Kuba, jak przyszedłeś do mnie tutaj 1 kwietnia, kto by pomyślał, że pół roku później, trochę ponad, będziemy to miejsce nazywać wspólnym domem, wspólnie tutaj ubierać choinkę i żyć. Także ekstra. Ojej, coś mi tu kipi. Ja właśnie gotuję, słuchajcie, obiad kończę. Dla Kuby do pracy na kolejne tak naprawdę 2 dni i dla siebie, bo dzisiaj w moim idealnym świecie byłby taki, wiecie, luźniejszy dzień powyjazdowy na ogarnięcie się, no bo wczoraj, wiecie, byliśmy na tych zakupach, ubieraliśmy tą choinkę, trochę ogarnęliśmy w chacie, ale chciałabym, wiecie, tak po prostu posprzątać chatę, ponadrabiać jakieś swoje rzeczy i tak dalej, a dzisiaj nie ma za bardzo na to czasu. W ogóle wstaliśmy w miarę okej, jeżeli chodzi o wczesność, chociaż myśleliśmy, że będzie trochę lepiej i że różnica czasu między Emiratami a Polską, czyli 3 godziny, wyjdzie nam tutaj sporo na plus. I faktycznie, słuchajcie, ja wczoraj o godzinie 21, tak jak pamiętacie, byłam już do spania, ale koniec końców poszliśmy spać jakoś około 11 i to już serio byłam taka dead. Chociaż tyle, że bez problemu udało mi się wstać przed 8, jakoś po 7. Nie, w sumie obudziłam się o 7, czyli emirackiego czasu o 9, więc to jest dobry wynik. 10. Jak na to, że wczorajszy ten nocny lot był taki, że nam zdecydowanie zaburzył ten dzienny cykl dobowy. A dzisiaj takie wcześniejsze wstanie niż zawsze też mi było potrzebne, bo wczoraj miałam gotować ten obiad, ale już po prostu właśnie strasznie chciało mi się spać. A po drugie, ja dzisiaj też na 10 wychodzę, idę dzisiaj na nowe paznokcie, idę na depilację laserową, a potem mam świąteczną sesję zdjęciową. Także no, dzisiaj trochę się będzie działo. A jutro w ogóle są Mikołajki, więc w tym wszystkim muszę znaleźć jeszcze czas, żeby zapakować prezent dla Kuby. I powoli czuję taką ulgę, że ten prezent jest w domu od 2 tygodni, no dobra, tydzień nas nie było, i że go nie znalazł, więc czat. Także taki mamy dzisiaj lunch, makaron, pomieszałam tutaj henę i rigatoni, bo z obu miałam po pół opakowania, z takim sosem śmietanowym ze szpinakiem, kurczakiem, cebulką, czosnkiem, pieczarkami i suszonymi pomidorami. W ogóle zawsze pytacie o te opakowania, skąd ja je mam. One są marki chyba Kurwer i ja je kupuję w Rossmanie. A na śniadanku już widzieliście bagiel z majonezem, ogórkiem, cebulą, kawanoski i czekoladki z kalendarza adwentowego. Dzisiaj 5, no bo musieliśmy nadrobić. Czy 6? Powinno być 6. Ej, jeszcze jedna. Ciągle zapominam, że my we Vlogmas jesteśmy przecież dzień do przodu. Hej, chcesz czekoladkę? Dosłownie za 10 minut muszę wychodzić. Więc zrobiłam sobie na szybko po prostu kanapki najprostsze, najżubrze, ale też najpyszniejsze śniadanie. To jest od wielu lat moja ulubiona kanapkowa wariacja. Nowe pazurki gotowe,
a już mam rękawiczki. Przyjechałam właśnie na ulicy Cybernetyki na Mokotów, tutaj zaraz obok Galerii Mokotów na depilację laserową. Miałam mieć na 13, bo się tak specjalnie umawiałam, bo tam czasami, wiecie, z poznawcami chodzi mi dłużej, ale dzisiaj się ultra szybko wyrobiliśmy, bo o 12 już byłam po... Co ja gadam? O 11, także w równą godzinę, więc mega szybko. Powiem wam, że to jest jedno z moich kryteriów, jak szukam miejsca na paznokci, a teraz już w sumie jestem stałą klientką jednego miejsca, to właśnie to, że robi mi te paznokcie szybko. I właśnie napisałam do Karoliny, czy mogę na depilację przyjechać wcześniej, i napisała mi, że tak. Więc właśnie już wchodzę do salonu i będziemy robić zabieg. Dzisiaj, słuchajcie, robimy już mój piąty zabieg i ja depilację laserową zaczęłam latem. I tutaj to jest idealny moment, żeby przypomnieć wam, że to jest właśnie między tym, że tej depilacji nie można robić właśnie latem, zwłaszcza jak się ją robi w takich miejscach jak ja, które gdzieś tam nie są wystawione na ekspozycję słoneczną. Bo ja właśnie na początku myślałam, że będę zaczynać tą całą serię zabiegów zimą, ale tu się okazało, że zobaczcie, jest zima, a ja już jestem na piątym zabiegu, więc ekstra, bo efekty z każdym zabiegiem są coraz fajniejsze. Zaczynamy. No i co, w pół godzinki mamy całe pachy i pełne bikini gotowe. Chodzę na wizytę tak co 6-7 tygodni mniej więcej, i to już moja piąta i no to jest ekstra, powiem wam, takie satysfakcjonujące uczucie, bo idziecie na ten zabieg i mniej więcej po 1,5-2 tygodnia po prostu te włosy wam wypadają i potem praktycznie nie ma ich w ogóle, ja na kilka tygodni totalnie zapominam o goleniu. No i potem, kiedy znowu one powoli zaczynają odrastać, ale zawsze jest ich mniej i są cieńsze, to mi się przypomina, że hej, pewnie zaraz mam kolejną wizytę i nagle patrzę w kalendarz i rzeczywiście jestem umówiona. No i tak już właśnie byłam piąty raz i właśnie moja pani kosmetolog powiedziała mi, że to mniej więcej u mnie jest połowa zabiegów, ponieważ ja jestem dosyć wrażliwa, więc wszystko zależy od waszego progu bólu. Ja mam mały próg bólu, więc nie mogę mieć tych parametrów za wysokich, ale nawet na takim niskim progu bólu, kiedy nie możemy użyć pełnej mocy, bo po prostu by mnie to bolało, to przecież chodzi o to, żeby to też był komfort dla was, no to te efekty są, także ten laser aleksandrytowy naprawdę świetnie działa, więc ja niezmiennie po prostu tutaj się już będę powtarzać, że depilacja laserowa to jest coś, co jak zaczniecie robić i zobaczycie efekty, a je widać już po pierwszym użyciu, to zaczniecie się zastanawiać, dlaczego ja nigdy wcześniej tego nie zrobiłam. No ja właśnie tak miałam i teraz już chodzę i z razu na raz, kiedy te efekty są coraz większe, to ja jestem coraz bardziej zadowolona z tego, co ta depilacja mi daje. Zobaczcie, w ogóle teraz z okazji świąt, jakbyście szukali jeszcze pomysłu na prezent albo świąteczny dla siebie, albo dla kogoś, to Skin Solutions są teraz super promki. Wrzucę wam tego zdjęcia też na Insta, jakbyście chcieli sobie, nie wiem, zrobić screena, czy po prostu tutaj na filmie jakoś źle widzicie. Ale są fajne promocje, na przykład, wiecie, ja tutaj dzisiaj w temacie laseru, więc zobaczcie, na laser jest dodatkowe minus 10% na przykład na wszystkie pakiety, albo można też zakupić fajne vouchery. Także daję wam info, że jak coś, bo często mnie pytacie, jak wam się przypominam w takich randomowych momentach dnia, gdzie chodzę na depilację laserową, także teraz możecie tutaj sobie zatrzymać. Skończyliśmy właśnie nagrania, teraz z Kacperem pojechali. Będziemy się widzieć jutro na ekipowej wigilii. Ja się przebrałam w taki wygodny dresik i słuchajcie, będę teraz walczyć z czasem, trzymajcie kciuki, bo jest 6, więc Kuba właśnie skończył pracę i zaczyna wracać do domu, a ja teraz mam chwilę, żeby spakować mój prezent mikołajkowy, który bo jutro są mikołajki, więc już wyjmuję wszystko do pakowania prezentów i wam pokażę, co dla niego mam. Wyjęłam wszystkie atrybuty w ogóle. Nagranie tej kampanii, tak się jaram, będę oglądać wszystkie materiały i zdjęcia już potem, bo teraz nie ma czasu, więc pakujemy szybko. Kupiłam Kubie
taki prezent pod Ralph Lauren. I jest to piżamka. Muszę ją teraz ładnie złożyć w tym opakowaniu. To zobaczcie, takie piękne spodeneczki. Czy są jakieś ceny, żebym wszystko pozaklejała? Ze spodenki wzięłam L-kę, więc mam nadzieję, że będą dobre, bo Kuba lubi takie duże, luźne spodenki. Są takie w sumie zimowe, ale też całoroczne spodenki właśnie w kratę z logo Ralph Lauren. I koszulka też polo Ralph Lauren. Skoda, ta koszulka mi się tutaj trochę mała, to jest L-ka, ale nie było większych rozmiarów, więc teraz to wszystko pięknie będę pakować. That Christmas could bring tears to my eyes. Don't get me wrong, still enjoy full times. We're gonna sing this song. Look at the snow. It's Christmas. Dobra, udało się spakować. Teraz gdzie to schować, tak żebym mogła to rano wyjąć, jak wstanę pierwsza? Chyba mam pomysł. Herbatkę zimowa z podbijaną szminką, bo to jeszcze z nagrań dodałam sobie gorącej wody z cynamonem, cytrynką i pomarańczem z goździkami. A to moja kolacja, czyli to, co kupiłam na śniadanie. Zachciało mi się kanapek z łososiem. Ogórkiem, majonezem i cebulką. Przepyszne połączenie. Jak jeszcze nie próbowaliście, to polecamy. No i stary wrócił z pracy. Siema. Musimy zaraz zrobić Q&A. A, no właśnie miałem pytać, czy to robimy. Czy jest. W ogóle ktoś coś zapytał? No, jest dużo pytań. Zjem kolację i robimy. Dobra? Dobrze, ja się ogarnę trochę po robocie. Może do mojej. Mówisz po robocie, jakbyś, nie wiem, w kopalni pracował. No mówię, no jak to jest. Ja wszystkim mówię w pracy, że ja na paśmie pracuję. To jest po prostu robota na taśmie. Skończysz jeden temat, następny, jeden następny i tak w kółko i jest jazda. Dobra, obiecałam wam dzisiaj na Instagramie, że będzie Q&A i mogliście właśnie na Insta zadać pytania, więc dzisiaj J&A odpowiemy na kilka waszych pytań, ja będę wybierać. Lecimy na freestylu, bez przygotowania. O to chodzi w tych Q&A. Ile lat was dzieli? Ile lat nas dzieli? Dwa lata. W czym najtrudniej było wam się dogadać? To jest dobre pytanie. Myślę, że jest sporo kwestii, w których mieliśmy rozbieżne poglądy. W niektórych w sumie jeszcze się czasem spieramy, ale tak, żeby się dogadać, no nie wiem, może w tych takich kwestiach domowych, w sensie, że ja miałem trochę inne nawyki, ty miałeś inne nawyki. W sumie teraz na szybko żadnej kwestii innej mi się nie kojarzy, inna kwestia. No ja bym nie powiedziała, że są jakieś takie kwestie, w których ciężej lub mniej ciężko nam się było dogadać. Ja to traktuję jako rzecz taką naturalną, że jak zaczynasz z kimś żyć, jeszcze no my zaczęliśmy mieszkać razem praktycznie od początku, więc nie że poznajesz danego człowieka, więc a jak weszliśmy jakby w związek i też automatycznie zamieszkaliśmy razem, to znaliśmy się ile? 2 miesiące tak naprawdę. Więc, no, więc tak naprawdę myślę, że to jest naturalne, że poznajesz człowieka i musisz się dogadać, więc ja to wszystko traktowałam jako taki naturalny proces, nie że coś było trudniejsze niż inne rzeczy, ale to jest, no, wydaje mi się, że w miarę naturalne, że chodząc no jakby z dwóch różnych światów, nie znając się wcześniej, nie sądzę za sobą tą 20-paroletni bagaż doświadczeń, no to ktoś się z tym wchodzi w relację i trzeba się po prostu przyzwyczaić do drugiego człowieka, tak po ludzku. No, generalnie to tak. Zgadzam się. Czy śledziłeś wcześniej moją działalność w internecie? Nie, to było tak, że ja o kimś takim jak Alexis Sola to się dowiedziałem. Od Alexis Soli? Nie od Alexis Soli. Dowiedziałem się wcześniej od znajomych, którzy mi mówili coś tam o Oli, ale ja nie sprawdzałem tego. Dopiero po tym, jak się spotkaliśmy z Olą pierwszy raz, to Ola wam mówiła, jak to od kulis wyglądało, ale... Na TikToku macie cały story time, już nie chcę, żebyśmy się tu powtarzali, no. Chodzi mi o to, że po tym pierwszym razie, jak się zobaczyliśmy w tym klubie, no, to wtedy wszedłem i cię obczyłem. I jaka była twoja reakcja? No, takie wow, że no dużo rzeczy robisz fajnych, że no ładnego masz Instagrama.
No takie pozytywne zaskoczenie. Czy planujecie mieć razem jakieś zwierzątka? No planujemy, chcielibyśmy. Co się śmieje? To jest ta kwestia, w której ciężko nam się było dogadać na początku. A! Właśnie, tak. Znaczy ogólnie tak, planujemy pieska, ale myślę, że wciąż jesteśmy jeszcze na etapie ustalania rasy i imienia i koniec końców dogadaliśmy się, doszliśmy do takiego konsensusu, że no będzie to mały piesek, będzie to Suczka, ale rekompensatą za to, bo Kuba chciał dużego psa, jest to, że Kuba mu wybierze śmieszne imię. Tak, to był taki układ. Ja chciałem dużego, Ola małego. Ale stanęliśmy na średnim. No, na małym do średniego. Małym do średniego. Jak już miał być mały, to układ był taki, że ja wybieram imię śmieszne. No i tak zostanie. A kiedy piesek będzie, to się dowiecie. Zwierzątka to takie pierwsze dzieci. A czy planujecie mieć dzieci? Takie ludzkie. Ludzkie dzieci? Proszę. To jest takie pytanie, na które trzeba zrobić trochę background, dopiero udzielić odpowiedzi, bo jak się powie tak lub nie, to jest to często, no może być to złudne. Chodzi o to, że myślę, że jak się wchodzi w związek, przynajmniej jak my wchodziliśmy w związek, to jesteśmy osobami, które podejmując taką decyzję, jakby nie skłaniają się, że to będzie jakieś tymczasowe, to znaczy jak wchodzimy w związek, to myślimy o tym związku jako nie. Czymś, co już będzie do końca, więc wydaje mi się, że oboje jakby o tym myślimy i planujemy w jakiejś tam dalszej przyszłości, ale no, na pewno to jest jakiś właśnie śpiew przyszłości, może bardziej odległej, może trochę mniej, ale są takie plany, aczkolwiek no to nie są plany jakieś najbliższe, tak? Dokładnie. Nie wiem, czy coś byś chciała jeszcze? Nie, no zgadzam się. Ja zawsze, jak się to pytanie pojawia jakby od lat tutaj o mój stosunek do dzieci, to ja już od dłuższego czasu jako osoba dorosła nabrałam takiej świadomości, to zawsze mówiłam, że jak na przykład byłam singielką, to że nie chciałam mieć tych dzieci, bo według mnie chęć dzieci nie wychodzi z tego, że chcę mieć dzieci, tylko przynajmniej u mnie tak jest, że chcę mieć dzieci z konkretną osobą, więc dopóki nie poznałam Kuby, to jakby w ogóle o tym nie myślałam, to dla mnie była egzotyka. Teraz gdzieś tam ten temat przestaje być dla mnie tak bardzo egzotyczny, ale nadal jest bardzo daleki. No ja myślę... Prędzej też... myślę o piesku. No to na pewno, piesek pierwszy, ale ja też myślę, że... Bo to ktoś może zinterpretować, że jesteście, nie wiem, tam krótko pół roku i już tutaj plany dzieci i tak dalej. No jakby to wiadomo, że to jest odległy temat, ale jednak wchodząc w związek myślę, że oboje myślimy o tym związku bardzo perspektywicznie, długofalowo. No więc jak najbardziej w głowie, gdzieś tam czy z tyłu głowy takie plany są, ale no to... Tak, było też pytanie właśnie, było też pytanie tam, w którym momencie zaczęliśmy sobie myśleć na poważnie i snuć jakieś takie plany przyszłościowe. No właściwie od początku, bo myślę, że to jest też coś, co nas połączyło, to, że jakby traktujemy siebie bardzo poważnie, no i nie interesowały nas jakieś takie krótkie, przelotne relacje, więc wchodząc w związek jakby od razu wchodziliśmy z nastawieniem, że no już się wiążemy ze sobą raz, a dobrze i już nic nie planujemy tutaj w tej kwestii zmieniać, więc myślę, że to też jest ważne, nawet jak się jest w takim no relatywnie świeżym związku, jakby żeby przegadać właśnie takie rzeczy typu dzieci, ślub, zaręczyny, mieszkanie, podejście do rodziny, do jakichś tradycji i tak dalej, no bo jakby to się potem ciągnie ze sobą całe życie, więc myślę, że to jest ważne, żeby gadać o takich rzeczach. Tak, więc my to po prostu mamy już przygadane. Jaka jest największa zmiana w tobie, która wystąpiła pod wpływem w związku z Kubą? Ja na pewno zauważyłam, że mój taki tryb dnia się bardzo usystematyzował, że moja praca jest wtedy, kiedy jest Kuby praca i po prostu mam taką rutynę, o której godzinie wstaję i co robię, bo jakby to jest podyktowane harmonogramem dnia Kuby i bardzo mi to pomaga, ale jeżeli chodzi o taką zmianę wewnętrzną, bo to pewnie głównie o ten charakter chodziło, to ja jakby nie zauważyłam żadnej takiej zmiany, aż moja mama mi nie powiedziała właśnie, jak chyba pierwszy raz byliśmy w Świnicy, że jestem taka spokojniejsza i mniej pyskata. Prawda. Nie pytanie, ale Jay jest zajebistym vlogerem. Dzięki wielkie. Zaczynam moje początki. Jakie są wasze języki miłości? O, myślę, że to też był temat, który na początku nam sprawił takie... Jak sobie uświadomiliśmy, że mamy różne języki miłości, to musieliśmy się dogadać, żeby jednocześnie zapewniać i mieć zapewnione swoje języki miłości, tak. Bo u ciebie to jest... Ja jestem bardzo... znaczy w ogóle ja nie znałem wcześniej tej klasyfikacji tych języków miłości, Ola. Ja cię uświadomiłam, że coś takiego istnieje, ale ja jestem mega touchy. Ja po prostu bardzo sobie cenię kontakt fizyczny, jakieś takie
O właśnie, no dotykanie. A to opowiadaliśmy już, ale, nie? Ale jakieś taki, taką bliskość, takie, kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, zaloty, takie, wiesz o co chodzi, takie przymilanie się. Więc no, to na pewno mój język miłości. Z kolei Ola, no powiedz, jaki jest swój język miłości. No dla mnie to jest na pewno quality time i act of service. Tak, Ola, act of service to jest jej zdecydowanie język miłości. Faktem tego chociażby opinia, że mi matkujesz. A tak, zamiast... a jest też pytanie właśnie, że w temacie tego, że popularne są teraz TikToki o kontrowersyjnych zasadach związku. Ja nagram dwa takie TikToki i właśnie ktoś pod jednym TikTokiem, pod tym drugim, gdzie ja mówię o tym, że ja raczej sprzątam, ja gotuję w domu, ktoś napisał, że ty jesteś jego matką, a nie dziewczyną. No. Jakby, wiecie, ja powiedziałam, jak to u nas wygląda i powiedziałam to bezwstydnie, no bo jakby to dla kogoś to może być matkowanie, a dla mnie to jest chyba dla nas naturalny taki podział stanu rzeczy, bo ja tego chcę, Kuba tego chce, my tego chcemy, nam tak pasuje przez to, że no Kuba jakby ma pracę ograniczoną czasowo i nie z domu, a ja z domu i tak naprawdę jeżeli chcę, to mogę mieć wolne cały czas, więc dla nas to jest naturalne, po prostu mi to po prostu sprawia przyjemność i ja się cieszę, że mogę ci ugotować obiad, że ci smakuje, że ja mogę posprzątać, że ty to doceniasz. To jest jakby mój język miłości, takie rzeczy się wynosi z domu. U mnie w domu zawsze też było tak, że więcej takich rzeczy domowych było po stronie mamy. A mój tato nigdy nie był i nie jest takim, wiecie, stereotypowym ojcem z, nie wiem, z piwem na kanapie, zdecydowanie nie, ale po prostu też ze względu na jakieś ograniczenia czasowe i pracę. Było tak, że gdzieś tam czułam, że więcej tych obowiązków domowych i takie ogarnięcie było po stronie mojej mamy, chociaż mój tato właśnie zawsze pracował i pracuje w bardzo dużej części z domu, więc na przykład to on nam odgrzewał obiad, to on nas odbierał ze szkoły i tak dalej, i tak dalej. Ale to był obiad, wiecie, przygotowany przez mamę. Zielono kanapki, więc jakby mi się wydaje, że też im jestem starsza, im dłużej jestem w związku, tym bardziej po prostu powielam schemat mojej mamy. No a jakby uważam małżeństwo moich rodziców za jakiś taki wzór, więc jakby why not? No tak, tak. Ja myślę, że póki dwie strony są z tego zadowolone, to co tu zmieniać? Jakby to był smutny obowiązek, no to jest potrzeba zmienić. Ja po prostu, jeżeli bym nie chciała, nie wiem, tego robić, to bym tego nie robiła. I też to nie jest tak, że nie wiem, na przykład jak jestem, czy gorzej się czuję, czy chora, czy chcę danego dnia dłużej pospać i budzi mi się rano i mówię, ale mi się dzisiaj nie chce. To nie jest tak, że nie wiem, Kuba mnie zmusza, tylko mi mówi, jak ci się nie chce, to nie musisz przecież ze mną wstawać i mi tego robić. Ja sobie coś tam ogarnę, jedzenie w pracy, ale ja chcę! I to o to chodzi, że ja chcę. Było też pytanie, czego najbardziej w sobie nie lubimy, co nas w sobie denerwuje. Mnie denerwuje w Kubie to, że on wie, jakie rzeczy mnie denerwują i specjalnie tego używa, bo go bawi to, jak ja się denerwuję i wykorzystuje to codziennie! Mam taką naturę, no. Takiego zawadiaki. Ale Ola też to lubi, tylko ona tak się denerwuje, tak trochę na pokaz. A co mnie woli denerwuje? Podchwytliwe pytanie, teraz muszę bardzo uważać, co powiem. No właśnie. Ale czasem mnie denerwuje ta twoja nadgorliwość. Ola jest taka, że jak na przykład mówi mi, czy sprzątnę po obiedzie. Ja mówię, tak, za chwilę sprzątnę. To nie mija 2 minuty i Ola to sprząta. I ja mówię, co ty robisz, weź to zostaw, przecież ja to sprzątnę. Nie, nie, ja już się za to wezmę, ja już to zrobię. Ja mówię, kurde, no chwila, dziewczyno, spokojnie, ja to wszystko ogarnę. Ale Ola już musi to zrobić. Albo nie wiem, to jest coś było, nie poprosiłaś o to, żebym włożył coś do pudełka. Ja mówię, okej, zrobiłem jakąś wtedy inną rzecz. Dosłownie minutę później, Kuba, no przecież prosiłam cię, żebyś włożył to do pudełka. No, ale to jest związane, ale nie wiem, czy to jest nadgorliwość. Bardziej taki perfekcjonizm i mój pedantyzm. No, tak mam. Siedziałam jeszcze chwilę przy kompie i w sumie nie skończyłam wszystkiego, ale już zrobię to jutro, bo jestem śpiąca. Ten mini jetlag mnie trzyma i chcę go wykorzystać, bo to jest pozytywny jetlag, w sensie mam okazję iść wcześniej spać, a co za tym idzie, wcześniej wstać, więc otwieramy kalendarze i zbieramy się do spania. Zobaczmy, co jest dzisiaj w okienkach numer 6. Zaczniemy sobie od kalendarza Yvesa Lauren. I tutaj mamy taką małą pojemność perfum Y właśnie od Yvesa Lauren. I to są perfumy męskie, więc idą do mojego mężczyzny. Proszę bardzo. That's for you. Co to?
Wiesz co, Lauren? Tak. Dziękuję, kochanie. Zawsze o takich marzyłem. Cieszę się. Nie ci służą. No to zobaczymy, czy w OnlyBio i Wedlu jest dzisiaj OnlyBio dla mnie, albo dla was, czy Wedel dla Kuby. Gdzie jest szóstka? Tutaj. Ło, duże okienko w ogóle. O! Jest to słodycz, ale tym razem dla mnie. Wiesz co, kochanie, jest dzisiaj w OnlyBio? Czekotubka! Ale to dla mnie. To moje. Nie, moje słodycze. Moje, otwieram. Polizane! Moje słodycze. Twoje kosmetyki, moje słodycze, poproszę czekotubka. Dawaj. Najlepszy kalendarz na świecie. Najlepsze okienko. Z moich wszystkich, nie wiem, 8 lat nagrywania vlogmasów. Dobra, kills 6. Tu. Nie no, przysięgam, nigdy się tak nie rzuciłam na żadne okienko kalendarza. Co tu mamy? Multi Corrective Cream. Miałam go już kiedyś. Ja zawsze te małe kisy zużywam po prostu w podróżach. Dobra, Twinkle Andiax, co jest w szóstce? Szóstka to jest wosk, pełnowymiarowy, it's Christmas time. Fajowo, dobra, co dalej? L'Oreal Pachy, 6, dobra mam. Co to jest? O, maskara. Maskara Volume Mini Lashes. Bardzo fajny tusz. Bardzo lubię, zawsze też mam awaryjnie w zapasie, więc ten podaruję wam. Nux. O, mikrozłuszczający, oczyszczający żel do codziennego stosowania do mycia twarzy. Ale ładnie pachnie też ten kalendarz Nux, tak typowo jak Nux. I na koniec The Body Shop. Duże okienko, ciężkie. O! I jest to jogurt do ciała o zapachu moringa. Nie otwieram. To oczywiście dla was. Kurczę, powiem wam, że codziennie mega się tym jaram, że mogę wam sprezentować te rzeczy z kalendarzy, bo nawet, wiecie, jak tak pojedynczo, może nie zawsze wszystko jakoś turbo zachwyca, to w połączeniu jako taki zestaw dla was, no, myślę, że jest to czadowe. A ja powiem wam, że trochę w takim niepokoju dzisiaj się z wami żegnam i żegnam się z tym dniem, bo nie zdążyłam dzisiaj zrobić wszystkiego, co chciałam, właściwie relatywnie mało zrobiłam, no bo mówiłam wam, że potrzebuję takiego dnia po powrocie, żeby poogarniać życie, a dzisiaj od razu było tak w biegu i jutro będę właśnie ogarniać to życie, plus jeszcze będę w biegu i wieczorem mamy tą Wigilię, więc idę spać z takim nastawieniem, że mam po prostu dużo do zrobienia, miałam jeszcze robić niektóre rzeczy teraz, ale już po prostu o tej godzinie mój mózg nie funkcjonuje, trochę głowa mi zaczęła boleć, także idziemy się myć i spać. No i co? Zobaczymy się jutro w kolejnym mikołajkowym vlogmasie. W ogóle ten mikołajkowy vlogmas to jest jeden z moich ulubionych co roku, bo no jeszcze do świąt, wiecie, tak długo, wydaje się, że to dopiero początek grudnia, początek głosów, ale to już jest aż 6 grudnia i to jest taki, no już bardzo świąteczny dzień, więc nie wiem, zawsze lubię ten dzień mikołajkowy i fakt, że jutro w te mikołajki mamy jeszcze tą ekipową Wigilię, no się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że uda mi się jutro zrealizować moje wszystkie cele. Trzymajcie proszę za mnie kciuki, jeżeli dotrwaliście do końca tego vlogmasa, to napiszcie w komentarzach. Minęło już 1,5 minuty od startu. Bye!